rozwiąż nierówność. Przypiszmy naszą nierówność i jeżeli ktoś zauważy, że z prawej i z lewej strony mamy x minus 1 to niestety nie możemy podzielić tej nierówności przez wyrażenie x minus 1, ponieważ po takim działaniu dostaniesz 0 punktów. Jest to działanie niepoprawne. Na początku wymnożymy sobie tutaj te dwa nawiasy x przez x, x przez trójkę, później minus jedynkę przez x i minus 1 przez trójkę. 2 na początku przepisujemy x przez x, x kwadrat, dodać x razy 3, 3x, minus 1 razy x, minus x i minus 1 razy plus 3, minus razy plus to minus 3 znak, i resztę przepisujemy. Teraz wymnożymy sobie dwójkę przez kolejne elementy w nawiasie, więc mamy 2x kwadrat dodać 6x minus 2x minus 6. No i resztę przepisujemy. Widzimy, że jest to równanie kwadratowe, bo kwadraty nam się z niczym tutaj nie wyredukują, więc mamy trójmian kwadratowy. Wszystko przenosimy na lewą stronę. 2x kwadrat yy, dodać, tutaj może od razu te x -y wyredukujemy 6x minus 2x to mamy 4x minus 6, no i te dwa elementy przechodzą na lewą stronę, zmieniamy stronę, zmieniamy znak znak przepisuję, no a z prawej będzie tylko 0 2x kwadrat przepisujemy tutaj z x otrzymujemy dodać 3x Minus 5 i znak 0. Teraz mając strumien kwadratowy wyznaczymy sobie pierwiastki, a one są uzależnione od znaku delty. Więc współczynnik A to 2, współczynnik B to 3, współczynnik C to minus 5. Delta. Równa się b kwadrat, może od razu 3 do kwadratu to 9, minus 4 razy a i razy c. C to minus 5, 9 przepisujemy, minus i minus to będzie plus, w pamięci 4 razy 2 8, 8 razy 5 to 40, stąd mamy deltę 49. Delta jest dodatnia, wówczas mamy dwa pierwiastki, ale potrzebujemy jeszcze pierwiastka z delty. Pierwiastek z 49 to 7, no więc wstawiamy do podanych wzorów, minus B to będzie minus 3, minus pierwiastek z delty to minus 7, przez 2 razy A, czyli 2 razy 2. W liczniku minus 10 przez 4 równa się minus 2,5. Na tole będzie dokładnie to samo, tylko przy 7 będzie plusik. 2 razy 2 od razu 4 napiszmy. Więc tutaj mamy 4 przez 4, czyli 1. Teraz, jak już mamy pierwiastki, rysujemy. Poziomą oś wystarczy tylko pozioma. Zaznaczamy nasze rozwiązania, minus 2,5 oraz 1. Nierówność jest bez znaku równa się, dlatego kółka puste. Widzimy, że przy x kwadracie współczynnik a jest dodatni, stąd ramiona paraboli do góry. No i teraz zaznaczamy, zauważ, część większą od zera naszej paraboli. Stąd zaznaczamy przedziały tutaj z prawej i z lewej strony, czyli jest to przedział od minus nieskończoności do minus 2,5 i, i od 1 do plus nieskończoności. Jest to nasze rozwiązanie.